Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten czwartkowy poranek 22 marca pragnę Was przywitać, drogie siostry, drodzy bracia, w Jezusie Chrystusie, Bożym Słowem zaczerpniętym z książeczki z Biblią na co dzień. A dzisiejsze słowa, które pragniemy przyjąć na ten dzień, to słowo zaczerpnięte z Psalmu 118, 24 werset i słowo z Ewangelii Świętego Łukasza, 19 rozdział, 5 i 6 werset. Słuchajmy się. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Jezus powiedział: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. Jako słowo komentarza podane są słowa Augustyna z Hipony, który powiedział: Dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem. Drodzy, przeżywamy teraz wyjątkowy czas. Czas, w którym nasze chrześcijaństwo wystawione jest w pewien sposób, może nie na próbę, ale na pewno sprawdzane jest to, czy angażujemy się w nim, czy tylko statystujemy, jeżeli chodzi o wiarę i uczynki. Bo wiemy, że teraz to, co przeżywają nasi bracia i siostry na Ukrainie, wymaga i od nas, myślę, że pełnego zaangażowania i zaufania Bogu. Kiedy śledzimy kościelne komunikatory, kiedy patrzymy na nasze strony, widzimy, jak wielu z nas zaangażowało się w pomoc. Choć jesteśmy małym kościołem, często nierozumianym albo też po prostu mało znanym, nie jest to dla nas istotne, bo istotne stało się to, co możemy naszymi rękoma, naszymi kontaktami i wszystkim tym, co posiadamy, nieść jako pomoc w tym trudnym dla naszych braci i sióstr czasie. I kiedy zaglądamy dzisiaj właśnie w te słowa Ewangelii Świętego Łukasza, kiedy spotykamy tam Zacheusza, który by spotkać Jezusa, wchodzi na drzewo, człowieka, który w społeczeństwie ma potężną pozycję, ale z drugiej strony przez to społeczeństwo jest odtrącony, nierozumiany. Jakoś opinia o nim jako o oszuście przygnęła do niego, bo wszyscy celnicy tacy byli. On w swoim życiu wierzy, że właśnie przez Chrystusa jego życie może zyskać nową wartość, nową jakość i dać mu ogromną radość w tym, co w swoim życiu dane jest mu przeżywać. Jeżeli przypatrzymy się drzewu, na którym Zacheusz siada, była to sykomora. To drzewo, które tak naprawdę posiada niesamowite możliwości regeneracji. Wystarczy mała gałązka posadzona do ziemi i z niej potrafi wyrosnąć z powrotem 20-metrowe drzewo. Może i my czasami w naszym życiu czujemy się taką małą, oderwaną gdzieś gałązką, która wydawałoby się, że nie znaczy nic, a jednak włożona do ziemi, ale w życiu podlewana i wzmacniana wiarą, potrafi wyrosnąć na potężne, silne drzewo, które daje schronienie innym. Dlatego chcielibyśmy i my szukać w naszym życiu i w tej codzienności naszego zaangażowania, pracy dla innych, tej radości. Radości nie, która jest przechwalaniem się tym, co udało nam się uczynić, ale radością dzielenia się z ludźmi świadectwem, jak wiele w naszym życiu uczynił Chrystus, jak wiele dzięki naszym rękom udało się w życiu dokonać. Dlatego chciejmy dzisiejszy dzień przeżywać aktywnie, nieść naszych braci i sióstr w modlitwach, ale także nieść pomoc tyle, na ile jesteśmy w stanie, wierząc w to, że Bóg i do nas przychodzi, woła nas po imieniu i mówi, że chce być gościem w naszych domach, w domach, w których tak wielu już znalazło schronienie. Dlatego niech dobry Bóg pobłogosławi nam ten dzień i niech nam da radość z bycia chrześcijaninem, radość zniesienia świadectwa światu, w którym żyjemy. Zostańcie z Bogiem.